ten las to jest Runequester. No i ostatnie czasy dużo się zmieniło, ponieważ Trevor miał znaleźć lokację szatana. I've found him, father. O właśnie. The acolyte is in the cathedral where Zobek first found you. Hurry! Dobra, zaraz. Ostatni czas dużo się zmieniło, ponieważ miałem jakąś taką godzinkę przerwy, gdzie chodziłem sobie po całej mapie, zwiedzałem ją i szukałem różnych pudełeczek. No i mam tych pudełeczek sobie znajdowałem w sumie dosyć dużo. Zobaczcie, ile teraz mam energii. Ile mam mocy w mieczu i w pięściach. Także oraz ulepszyłem sobie także życie. A ja sobie nie będę pokoju. Co ich tam bliżej? Dobra. Szybko się ich pozbędziemy. W sumie dosyć dobra historia, jeżeli chodzi o tą grę, że Alucard wpadł na taki pomysł, aby aby po prostu odebrać pamięć ojcowi i dopiero w późniejszym czasie, aby ta pamięć mu powróciła. Bo inaczej Zobak mógłby dowiedzieć się o tej historii. No, na pewno dobry, fajny pomysł. Dobrze, że już sobie przypomniał sobie. Gdzie miałem iść? Tu miałem iść. Dobra. To była winda. Gdzie teraz w ogóle idziemy? Jeszcze tego nie wiem. Został nam bodajże chyba jeden boss, ponieważ jak sprawdzałem, było 91% przejścia historii. Także już nam trochę tego zostało. Znowu tam gdzieś trzeba iść. Co tych duchów jest tak dużo? Fajnie, ja go biję, ale on i tak może mnie ubić. No trochę dziwne. Dobra, pozbyliśmy się ich. Jeszcze przychodzą? Aha, będę ten kwadracik rozwalić. Dobra. To się szło chyba tędy z tego, co kojarzę. Tak, no, tak się tam szło. Jak to się zastanawiam w sumie, gdzie to jeszcze mogą być jakieś dodatkowe skrzynki, może coś znajdziemy w sumie, nie wiem. Zobaczymy. To tam mnie na przykład nie było. Tu mogę na górę gdzieś jeszcze iść. Zobaczmy, może coś być szczególnego dla nas.
O, proszę. Zobaczcie, kostka. Ej, no co ty? Zobaczymy jeszcze go. Niebieskie. Dobra, jeszcze jedno. W sumie już nawet nie pamiętam, ile tego już mamy zbierane. Tutaj też coś jest. W sumie zobaczmy. Tam się da wejść jakoś? Nie, tam się już nie da wejść. Co tutaj trzeba wyjść, tak? Jak tam się schodziło? Nie pamiętam. Tutaj, dobra. To jeszcze weźmy. Dobra. Gdzie my to właściwie tak idziemy? To coś w sumie może być, bo tu jeszcze mi nie było. Ale nie, nic tu nie ma. Chociaż... Nie, co to w ogóle jest? Dobra, idziemy dalej. No, dobra. Nie wiem, czy tu byliśmy jeszcze, nie. Nie mam pojęcia w sumie. Coś mamy. Tam są jakieś drzwi. No nie wiem, zobaczymy. Może w sumie coś tam też może być. No nie, tam nic raczej nie było takiego. Dobra, chodźmy jeszcze. No, trzeba to otwierać. Niech będzie. Pomyślałem, że już jak będziemy walczyć z tym zaubakiem, to już będzie koniec w sumie, ale... Jak jeszcze nie? Zobaczmy, co będzie jeszcze grane. Tu mam iść? Bo nie wiem. Nie. Jest,
zobaczyłem. Potrzebuję się uleczyć, bo nie mam szataku. Co to było? Dobra, zostaną ostatni. Czekaj, czy on w ogóle wybucha tak samo jak te mniejsze? Chyba tak, ale nie jestem pewien. Dobra. Jakieś kamyczki nowe sobie uzbieramy. Tam już chyba nic nie było, co nie? Nie. A nie chcę mi się z nim walczyć. Gdzie my to znowu idziemy? Czy nie idziemy czasem do tego kościoła, gdzie walczyliśmy z obłokiem? Bo w sumie to nie wiem. Przyznam się. Nie chcę z tym sprawić, to masakra. Naprawdę masakra. To jest ten kościół. Co ja mam, jak tam mam wejść? To się jakoś tędy wchodziło, co nie? O, jest. Okej. He is here. Chodźmy. Let's go. A gdzie ten Trevor? Nie wiem. Wskoczyć tam? No wskoczę. Dobra, idzie. No to użyjemy sobie lustra. Które najpierw może to... Nie tak, w drugą stronę. O, jakoś tak, to powinno być chyba tutaj. No właśnie. To, co to jest? To mi przypomina dół. No i to jest właśnie dół. To też. To jakiś środek, bo to jest.
To może zostawimy, weźmiemy sobie tego. Dobra, to chyba wiem, jak to powinno być. Tutaj chyba? Nie. Strasznie ciężko się obraca, nie wiem czemu. No i mamy ostatnią część. No i udało się. Jest jakaś arena. In the name of Satan, Lord of the Earth, King of the World. I order the forces of darkness to pour its infernal power over me. Let the gates of hell open wide. And from the abyss, greet me as your brother and friend. I order everything to be as I command. Pewnie go zabiję. Mówiłem. What the fuck? I despise incompetence. I must congratulate you. I confess, I had not expected to see you here. We could share this world, you and I. But you desire to destroy me. I see that now. I'm very well aware of your power. However, I desire to destroy this world. If I cannot rule the world of men, then no one will! It's time. Stop him before he escapes. Co to było w ogóle? Jakiś smok chyba. Jakoś skrzydło dziwnie zrobione. We must go up. Dobra, wbijamy. Try to avoid the explosions of energy.
Ciężko tu iść. Teraz tędy chyba. No właśnie, idziemy. We need to reach those chains. Watch out for the energy bursts. Nie wszedłem to. Lol. Co to w ogóle jest? To your left. There's an access that will allow us to reach the back of the beast. No to idziemy, no. Time is of the essence. Satan's legions must not stop us. All damned aberrations! We must finish these creatures off soon. Trochę głupio, że nie mogę ruszać całkowicie myszką. Tylko tak mało mogę ruszać. All damned aberrations! Dobra, gdzie teraz w ogóle? Timers of the essence! Tu, tam. Chyba tam idziemy. No i dlatego tu jeszcze będzie. We must finish these creatures off soon. We need to finish off Satan's servants first. Fall down the operations! I must... go on. Satan's legions must not stop us. On co, zmęczył się? There are still enemies. Co tam jeszcze masz? Time is of the essence. Pierny to, a jeszcze jest to. We must finish these creatures off soon. Dobra. These creatures must not stop us. Dobra, chodź, bierzmy to już. Dobra, udało się. Nie będziesz niszczył. No!
właśnie. O kurde. Come closer, son. I want to embrace you. I like this body. Let's see what it can do. Alucard has surrendered without reservation. Z synem mam walczyć. O kurde, to będzie ciężko. Your son wants to serve me. Why don't you? Oh, kurde. Trzeba jakieś duszki wziął. It's your son who's suffering, not me. Punishment can this body endure? I'll crush your will. I'll do it. Don't hit me. Oh! It's your son who's suffering, not me. Alucard's plan was always to betray you. No, używa jakiś moc, co to w ogóle jest. When this is over, bow down at my feet. Wants to serve me. Why don't you? Join us, Gabriel. Let's form a trinity. No, but for a moment, forward. Rabbit. Because now we have to know. Alucard only longs for your power, Gabriel. I know that now. Ah! It's your son who's suffering, not me. No, but jeden pasek zszedł. No spoko. Spoko, no. No spoko, nawet stać nie mogę.
Son who's suffering, not me. Aż musiałem podkę włamać. When this is over, you'll bow down at my feet. Your hate for me is my life direction. Deep down inside, you need me. Alucard has surrendered to me without reservation. Teraz wiem. Zacznę skakać wysoko do góry i go ubijać. Alucard has surrendered without reservation. Your hate for me gives my life direction. Deep down inside, you need me. Nie mogę go zamrozić. When this is over, you'll bow down at my feet. Opowiem wam po koniec w ogóle, co mi się w tej grze nie podobało. Jest taka jedna rzecz, która tak mnie denerwuje. Powinna być jakoś przemieniona trochę. Znaczy powinno być więcej tych rzeczy, ale to wspomnę pod koniec, bo na razie się nie opłaca, bo w sumie po co tam to zmienić. Dobra. Będzie boom. No. What now, Prince of Darkness? Are you going to kill your son again? Ten kościół. W otwarcie też tak uderzyliśmy. I know you, Gabriel Belmont. Your feelings will betray you. You won't kill your son to destroy me. You don't know me, Satan. Krzyż w sumie, no.
No, w sumie krzyżem go przebił, no to jednak tak, jednak coś z tego jest. Co jest z Trevorem w ogóle? Już koniec? Czy jeszcze coś? Żyje. No tak, w sumie z wampirem i to. Father. The sun is rising. It's time to go. Mnie fajną zbroję mu wymyślę Trevorowi. Who knows what fate has in store? Coś się stanie jeszcze, czy już raczej nic? Trevor, czy tam pójdzie? Słońce. No i tak, zakończyliśmy serię z gry Castlevania Lord of Shadow 2. Mam nadzieję, że oczywiście wam się spodobało. Pokonaliśmy wszystkich. Spędziliśmy tutaj ponad 25 odcinków. Nie wiem dokładnie ile to jest, już zapomniałem w sumie. 20, chyba 7 dokładnie, teraz jesteśmy, chyba. No w sumie jest fajna historia opowiedziana. No nie wiem do końca co się w ogóle stało, czy w ogóle jeszcze będzie coś z Marin, czy może jeszcze żyła, czy nie. Tego już nie wiemy. Jak dla mnie dużo lepiej zrobione niż w Castlevania jedynce. Ze względu na to, że możemy ruszać po prostu widokiem, tak? A w jedynce, po prostu jak widzieliśmy na przykład z lotu ptaka, to przez ten kawałek, w którym byliśmy w pomieszczeniu, musieliśmy widzieć tylko z lotu ptaka. Więc to było, tu jest oka dużo lepsze. To, o czym chciałem wspominać w złych... złe rzeczy, to jest to, że podczas walk z bossami, ci bohaterowie po prostu mają na przykład 5 tekstów i tylko te 5 tekstów mówią przez cały pojedynek, tak jak był z Zobakiem, ciągle powtarzał to samo i to samo w kółko. Tak samo tutaj z tym szatanem, też mnie to zaczęło troszkę powoli denerwować, że ciągle to samo mówił. Nie dokładnie to samo cały czas, tylko jedno zdanie, drugie zdanie i znowu to samo zdanie, co było wcześniej. To było troszkę głupie. Co jeszcze powiedzieć o tej grze? No, w sumie fajna, dobra. Tak jak mówiłem, jest też dodatek do tej gry, gdzie gramy Alucardem, ale co dokładnie tam się dzieje, nie jestem pewien, nie wiem do końca.
Sądzę, że pewnie musimy się dostać do ojca i zaplanować to, czyli żeby stracił pamięć oraz aby zaakceptował ten plan, który ma w tajemnicy. Teraz pojawiają się te kawałki, gdzie sobie tam zwiedzałem mapę. Troszkę tego było nagrane. Raczej tego już nie będę dawać. Kolejna piosenka. No oczywiście też fajne to była piosenki właśnie były dobre. Fajny soundtrack. Bardzo mi się też także to spodobało. Oczywiście autorzy i to wszystko. Wolę już to nie uczcić, tylko uhonorować ich, że zrobili fajną naprawdę grę. Castlevania Lord of Shadow 2, cała ta historia w ogóle jest od lat bodajże, chyba z tego co pamiętam, 80. albo 90. Tak, gdy graliśmy z 2D, było na samym początku, to o, jest także te same osoby, które tu mówiły, także Patrick Stewart, to jest Zobak, naprawdę ładny ma głos, taki no, męski, no taki o czym wspominałem? O Castlevania dwójce. Że tam właśnie mieliśmy z lotu ptaka, jako 2D mi było. Właśnie Castlevania Lord of Shadow 1, tak? To też jest tak jakby to 2D. Nie mam takiego całkowitego ruszenia myszką. I raczej z tego też nie będę nagrywać, bo już jak zacząłem dwójkę, to już tak cofać się do jedynki raczej no nie za bardzo by mi to pasowało. Tu mam jakieś różne zdjęcia na lewo autorów. Konami. Tak, Konami. Czy zobaczymy jeszcze Castlevania Lord of Shadow 3? Chyba już raczej nie. Bo też było, że tam było w trailerze już zapowiedziane, że epickie zakończenie serii. Także już raczej nie będzie. No jeden ten dodatek, o którym wspominałem, że gramy Alucardem. Ale to już jest dodatek, a nie nowa część. Naprawdę dużo osób, jeżeli chodzi o napisy, to wszystko. No, długo tu, dużo tu musieli w sumie się napracować nad tym wszystkim. Nie zdobyłem także też wszystkich umiejętności, nie umiejętności, tylko całego paska zdrowia, miecza oraz tych pięści. Ale mam nadzieję, że wszystko ładnie się podobało. Nie do końca jestem usatysfakcjonowany tym zakończeniem. Myślałem, że coś się stanie z tym Gabrielem, że albo umrze w końcu, trafi do niego, do tego piekła, czy do nieba, spotka się z Marin, czy coś takiego. A to jednak zakończenie było takie, że z synem. Dobra, coś się w końcu już stanie z tymi napisami, czy jeszcze tyle będzie, bo aż mi się zaczyna to nudzić w sumie. Castlevania Lord of Shadow 2. Tak. The Developer Bar by Mercury Steam. Congratulations, you have completed Castlevania Lord of Shadow 2. Satan has been defeated. But you can still keep playing. Mm-hmm.
Prince of Darkness, difficult level in configuration menu. Damy accept. Także brakowało mi też strasznie, ale to strasznie ludzi. Nie było w ogóle ludzi. To same potwory. Wszystko wyniszczone i tyle po prostu. Też szkoda, że także nie ma całej mapy. Tylko są takie malutkie kawałeczki. Ale jak dla mnie gra naprawdę dobra. Jeżeli chodzi o grafikę, 8 na 10 w sumie, mogło być lepiej, ale nie jest aż tak źle. No dużo lepiej jak dla mnie w porównaniu do jedynki. Soundtrack jak najbardziej dobry, czyli 9 na 10. Historia bardzo, bardzo, bardzo świetna. 10 na 10 jak dla mnie bardzo, bardzo dobrze. No tak jak ten zakończenie jedynie troszeczkę mnie denerwuje, ale tak, jeżeli o resztę chodzi, to to jest dobrze. Czy możemy wejść do kościoła w sumie? Zobaczmy. No w sumie tam weszliśmy. No zakończenia tu nic. Dobrze, ja już się będę żegnać tak naprawdę. Zachęcam do... No masz 20 tysięcy punktów, o kurde. Zachęcam do zaglądnięcia do opisu, ponieważ jest tam cała lista z tej serii. Jeżeli ktoś sobie nie obejrzał do końca, nie zobaczył wszystkich odcinków, jak najbardziej zobaczcie tam. No i będę już powoli żegnać się z tą grą. Pewnie sobie osobiście przejdę, już zdobędę te resztę tych pudełek, jak to zwałem. No i tyle. Ja jestem Quester. Życzę wam miłego dnia. Zachęcam do zobaczenia opisu. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, tak, dawajcie łapki w górę. Łapka w górę to naprawdę jest wielka, genialna, zajebista motywacja do kolejnych gier. No i tyle. Życzę wam miłego dnia. Cześć i na razie.